Ja chciałem najpierw zapytać pana Antoniego Macierewicza, bo też wyłowiono pana takie słowa, takie, że to co pan dzisiaj zaznaczał na konferencji kierowanego przez pana zespołu, że eksplozja w Smoleńsku to nadal jest hipoteza. Nie wiem, na ile to jest ścisłe sformułowanie, to właśnie media podkreślają. Eksplozja w Smoleńsku to hipoteza, ale zamach to jest pewnik, rzecz udowodniona według pana? Przepraszam, to trochę nie rozumiem dość takiego pokrętnego i sprzecznego wewnętrznie pytania i sytuacji, w której pan mnie stawia. Tak, oczywiście, że zniszczenie samolotu, do którego doszło, najprawdopodobniej przez eksplozję, to jest hipoteza. To jest hipoteza. Hipoteza najpełniej pasująca do materiału dowodowego, jakim w tej sprawie dysponujemy. Hipoteza najlepiej pasująca do okoliczności i najpełniej wyjaśniająca to, co wiemy na temat przebiegu wydarzeń. Ale w sposób oczywisty hipoteza materiału dowodowego nie wyczerpaliśmy, a nie mamy i nie zbadaliśmy oryginału czarnych skrzynek. Pan Miller trzykrotnie musiał wracać do Moskwy, żeby dostać kopię pełną, czy też taką, o której już wreszcie on powiedział, tym razem jest i 16 sekund, i to, i tamto, które Rosjanie najpierw zebrali. W związku z tym ja uważam, że ta kopia jest pełna, ale eksperci rosyjscy w tej sprawie tej kopii akurat mają inne zdanie i uważają, że ona nie jest pełna, ale to jest absolutnie do tego, nie mamy wraku, nie mamy telefonu satelitarnego, nie mamy przyrządów nawigacyjnych tego samolotu, nie mamy dziesiątków, jeżeli nie setek rzeczy, które pan Donald Tusk oddał w ręce rosyjskie i nawet o to w żaden sposób nie zabiega, tak jak oddał całe postępowanie, całe śledztwo. Tak jak nie było takiej tragedii w dziejach świata, nie było takiej katastrofy samolotowej, w której zginęła cała elita narodu z prezydentem, tak nie zdarzyło się w dziejach świata nigdy, by rząd państwa, którego prezydent i elita ginie, wydało tyle wysiłku, żeby uniemożliwić dojście do prawdy i nie stara się dojść do prawdy. Odwrotnie, zwalcza wszelkimi metodami propagandowymi i politycznymi tych, którzy badają i dążą do prawdy. Panie pośle, pan mówi, że pytanie pokrętne, ale eksplozja musi być tożsama z zamachem w takim razie? To jest hipoteza, do której ja bym się przychylał. To jest hipoteza, do której ja bym się przychylał. I dane i badania, które przeprowadzili nasi eksperci, wskazują, że najprawdopodobniej do eksplozji doszło na skutek wybuchu ładunku wybuchowego, a resztki skrzydła, które wpadły najprawdopodobniej do silnika, zapoczątkowały destrukcję silnika. Warto sobie bowiem uświadomić, o czym państwu się nie mówi, że główne awarie zaczęły się przed miejscem, gdzie rosła tajemnicza pancerna brzoza, która w ogóle z tą tragedią nic poza propagandą nie miała wspólnego. Mniej więcej 50 metrów wcześniej, i mówię to na podstawie obiektywnych danych ze skrzynki parametrów lotu, to nie jest już hipoteza, tylko to jest pewnik. Najpierw zaczęła się destrukcja silnika, ponadnormatywne drgania podstawy silnika, które przeszły następnie w zniszczenie jednego, drugiego silnika, generatorów, i za tym poszło zupełne zniszczenie samolotu. Ale pierwotna była zapewne eksplozja na lewym skrzydle. Na ile takie postawienie sprawy panom odpowiada, na ile panowie dajecie bądź nie wiarę takim stwierdzeniem, jak przed chwilą usłyszeliśmy, Paweł Kowal? Ja nie jestem specjalistą od lotnictwa, fizyki, mechaniki i tak dalej, więc ja sam unikam jakichkolwiek forowania, jakichkolwiek tez w dziedzinie, której ja nie badam. Zresztą sam jestem naukowcem, badam co innego, jestem historykiem, politologiem, ale to co się narzuca po tych 3 latach, dwie rzeczy. Potrzeba przeniesienia całej dyskusji w kategorie prawne. Czy Polacy muszą wiedzieć, jaka była podstawa prawna prowadzenia śledztwa i badania. Moim zdaniem ta sprawa powinna być jasno postawiona i ja czuję tutaj pewną zmianę stanowiska rządu. To się wiąże chociażby z takim eksponowaniem teraz roli pana Laska, który
de facto zaczyna jakby odgrywać rolę kolejnej komisji Millera. No i wreszcie sprawa, myślę, że w podobnej sytuacji znajduje się bardzo wielu obywateli dzisiaj, sprawa takiego poczucia pewności deklaracji instytucji państwa. Proszę zwrócić uwagę, że mówi się o sporze między interpretacją zespołu kierowanego przez pana Macierewicza, a jakąś wizją tej katastrofy kreowaną przez czynniki rządowe. Ale proszę zwrócić uwagę, że nawet jeśli ktoś by się zdecydował na takie zaufanie, obywatelskie zaufanie do czynników rządowych, prawda, do władzy publicznej, to bez trudu zauważy, że są no, poważne rozbieżności między stanowiskiem prokuratury, a stanowiskiem komisji Millera. Ludzie zatem mają poczucie życia w chaosie, bo nie każdy się nauczy wszystkich parametrów technicznych. Nie każdy się, skończył politechnikę, prawda? I mój postulat dotyczy tylko tego, sprowadzać to do kategorii prawnych, ponieważ na tym polega interes państwa i oprzeć to o jakiś system prawny. Miałem duży problem z tym, że nie było dla mnie jasne, na jakiej podstawie prawnej jest prowadzone śledztwo. No i drugie, unikać tego chaosu, prawda? Unikać tego chaosu. To razem spowodowało, że dzisiaj obywatele są albo zdystansowani, albo mają poczucie, no, że nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, komu wierzysz. No bo nie każdy jest ekspertem od lotnictwa. Myślę, że raczej traktujemy na wiarę takie bądź inne stwierdzenia, bo nie mamy instrumentarium, żeby je zweryfikować. No, ponieważ państwo by nie zapewniło. Znaczy dla obywatela właśnie jest tutaj Marcin problem, Świdzicki. Który musi obywatel wybrać, prawda, komu tutaj wierzyć. Czy wierzyć komisji rządowej, która składa się z najlepszych specjalistów, jakich Polska ma w sprawie katastrof lotniczych, którzy w tym pracują w tym zawodzie, którzy badali wiele innych katastrof i krajowych i studiowali katastrofy zagraniczne i którzy jednogłośnie w tej sprawie, bez względu na swoje poglądy polityczne, które nawet nie są znane specjalnie komu, jakie mają ci wszyscy pułkownicy i profesorowie, którzy wchodzili w skład zespołu Millera, jednogłośnie dali w tej sprawie opinię, że nie było żadnego zamachu. Czy też wierzyć ekspertom komisji pana Macierewicza, którzy nie byli na miejscu wypadku, nie pobrali żadnych próbek, nie są ekspertami od katastrof lotniczych i wydają, nie chcą ujawnić swoich dokumentów, na których opierają swoje twierdzenia. No przecież widzieliśmy to w telewizji, że jeden z tych ekspertów pokazywał jakieś plansze i mówił, skąd to mam, gdzieś kupił, a gdzie pan kupił, a kogo, tego nie powiem. Nie chcę. Jak prosi się o dokumenty i obliczenia pana Biniendy, nie chcę ich ujawnić, więc no, komu można wierzyć? Temu, co był na miejscu katastrofy, pobrał próbki, spędzili tam ponad tydzień, badali w najlepszych laboratoriach to wszystko, jednogłośnie orzekli, najlepsi polscy specjaliści, jakich Polska ma, których nikt nie wyznaczał rząd, oni byli wzięci jakby z tych ludzi, którzy się tym zajmują, którzy badali wiele katastrof, czy też tych inżynierów, nawet czy profesorów z rozmaitych uczelni, którzy nie mają w tej sprawie żadnego doświadczenia, nie mieli dostępu do dokumentów, nie badali czarnych skrzynek, nie byli tam na miejscu i którzy snują swoje teorie, swoje modeli, których nie chcą ujawnić. Ja wierzę tutaj komisji Millera. No właśnie, czy to nie jest słabość stwierdzeń pana zespołu ekspertów, którzy pracują w pana zespole, że na przykład nie byli na miejscu katastrofy? Wiecie panowie co? Ja tak się zastanawiałem, słuchając pana Święcickiego, a także pana pytania teraz, co z tym zrobić? Bo oczywiście ja mogę odpowiedzieć, a w sposób oczywisty na te wymysły, nieprawdy, kłamstwa, które tutaj zostały sformułowane, a można to zrobić, to nie jest trudne, bo to są po prostu kłamstwa. Za to ja miałem taką nadzieję, że przyjdzie taki moment, może na to trzeba będzie jeszcze poczekać, panie sekretarzu. Miałem taką nadzieję, że przyjdzie taki moment i zaczniemy o tej dramatycznie trudnej sprawie rozmawiać uczciwie i poważnie. No cóż ja mam powiedzieć? Przecież pan dobrze o tym wie. Tak, rzeczywiście. Pan Lasek był tam na miejscu. Późno. I raz, ale był. A następnie wraz ze wszystkimi tymi ekspertami, wszystkimi, podpisał list, który wysłał do ministra infrastruktury 11 lutego 2011 roku, w którym własnym podpisem zaświadczył, że nigdy nie badał tego wraku, bowiem uniemożliwił mu to pan Edmund Klich.
Pan Edwin Klich z kolei stwierdził, że rzeczywiście ci eksperci nie badali wraku, bo byli leniwi, a oprócz tego nie było wśród nich żadnego specjalisty. Tak wygląda wiarygodność pana słów. Tak wyglądają fakty. Ja miałem wrażenie, że już nie będziemy musieli do tego wracać, dlatego, bo to są rzeczy banalne i oczywiste. Podobnie jak banalne i oczywiste jest, że ci geniusze, o których mówił tutaj pan Święcicki, do dzisiaj nie są w stanie zmierzyć brzozy, o której mówią, że była główną przyczyną tragedii. Ja chcę przypomnieć, że prokuratorzy rosyjscy, którzy 3 godziny później po tej tragedii badali ten wydarzeń, szli krok po kroku i opisywali szczątki samolotu, ciała naszych bliskich, naszych przywódców, drzewa, budy, płoty, wszystko co tam było. Opisali też tę brzozę i napisali, że ścięta jest ona metr od góry, ma czubek od góry ścięty. Wtedy o godzinie 15.10 kwietnia i to jest dokument urzędowy Federacji Rosyjskiej. Oczywiście można go zakwestionować, ale to trzeba by przesłuchać tych ludzi, którzy to podpisali, przypieczętowali i trzeba by zapytać, dlaczego nie pan pozwoli mi skończyć, dlaczego pani Anodina i dlaczego pan Miller wzięli ten protokół i tych prokuratorów odsunęli na bok, a wzięli jako podstawę badania zdjęcia zrobione 3 dni później przez fotoamatora, których nie ma żadnej dokumentacji, nie ma żadnego materiału dowodowego. Nie wiadomo skąd pan Amielin wziął te zdjęcia. Z blogu tego Amielina pan Miller wziął i do dzisiaj jeszcze Amielinowi za te zdjęcia nie zapłacił. Otóż powtarzam raz jeszcze, panowie, naprawdę my tę sprawę zbadaliśmy bardzo uczciwie i bardzo solidnie. Niech pan posłucha. Naprawdę niech pan posłucha. Bardzo solidnie. I my wiemy, jak wyglądało badanie, tak zwane badanie przez pana Millera i jego... Przepisywali za Rosjanami, nic sami nie zbadali. No niestety. Czy to się da udowodnić? Tak, to się da absolutnie udowodnić. A gdzie te dowody są? Te dowody są na przykład w książce pana Edmunda Klicha, mówiłem o tym przed chwilą, on to sam napisał. Nic moi eksperci nie zbadali, ponieważ nie było tam fachowców. Te dowody są w piśmie do pana ministra infrastruktury. Wszyscy ci ludzie z laskiem na czele podpisali się. Nie zbadaliśmy wraku, bo Edmund Klich nam nie pozwolił. No więc jakżeż teraz te bzdury mam słuchać tych bzdur o tym, że oni coś zbadali. Nic nie zbadali. Za to jeżeli chodzi o ekspertów, wśród których są na przykład doradcy Pentagonu, wśród których są na przykład doradcy ICAO, czyli Międzynarodowej Organizacji Badającej Wypadki Samolotowe. Taka jest różnica skali i klasy między ludźmi, którzy pracują w zespole parlamentarnym i kompetencjami pana Laska, który, powtarzam, do dzisiaj nie zbadał tej brzozy. Zacznijmy badać fakty, a nie dokonywać pewnego absurdalnego bełkotu politycznego, bo to do niczego nie prowadzi. Eksperci polscy byli na miejscu katastrofy, sami pobierali próbki, robili zdjęcia, byli tam od pierwszego dnia wieczorem, byli tam do 20 któregoś kwietnia, zbadali również czarne skrzynki, jedne, drugie, trzecie, zbadali nagrania rozmaite w tej sprawie. Nie była jedna brzoza, tylko była, mogę czytać z raportu Millera, pierwsza pozycjonowana, pierwsza przeciętna brzoza, pierwsza kępa młodych brzózek, druga kępa młodych brzózek, brzuski i młode topole, to jest drzewa ośrednicy konarowe o 15 cm, linia energetyczna, świerki, świerk, topola, kępa drzew. Więc to jest to, co zostało ścięte w trakcie przelatywania do lotnictwa. To jest to, co zostało ścięte przez szczątki rozsypującego się samolotu, proszę pana. Nie przerywałem panu, dobrze? Także po prostu pana tutaj hipotezy, że oni nie byli na miejscu, że nie były brzozy. Bo nie byli, to jest opis Amielina wszystko. To nie jest ich. Tylko, że te szczegóły, one są istotne oczywiście dla osób, które są wgłębione. Jedna rzecz jest oczywista dla mnie, jak słucham pana Antoniego Macierewicza, że nie wszyscy nawet jak mają dobrą wolę, nasi słuchacze, a już nie mówię o jakimś szerszym gremium obywateli, znają te szczegóły. Więc musi być miejsce, gdzie te szczegóły zderzają się ze sobą i gdzie są weryfikowane. I ja bym zachęcał wszystkich, wiem, że to jest trudne i wiem, że ja robię czasami za naiwnego w polityce w tej sprawie, no muszą być miejsca, gdzie te argumenty się ze sobą spotykają. I na przykład dla mnie jest problemem to, że w Sejmie nie powstała, że konstytucja gwarantuje, że Sejm kontroluje pracę rządu.
prawda? To jakie ciało w Sejmie w sposób skoordynowany, z wyjątkiem ciała, którym jest zespół pana Macierewicza, ale wyjaśnijmy tu, myślę, wszyscy, którzy znają pracę Sejmu, wiedzą, że to jest no, taka najmniejsza możliwa forma organizacji w Sejmie. O bardzo słabym nacisku na władzę, prawda? Konstytucyjnym i zgodnym zapisami parlamentarnymi. Ale możliwie najsłabszym. Nie ma wątpliwości, że proponowaliśmy przecież komisję śledczą. Tak, i ludzie dzisiaj słuchają. Proponowaliśmy przecież komisję, która by się składała po jednym pośle z każdego klubu. I ludzie dzisiaj słuchają. Nie chodzi o komisję polityczną, chodzi o komisję ekspertów, które powadały. Znaczy, sprawa ma aspekty polityczne. Bardzo wiele błędów po stronie rządowej wykryły przygotowania, zatwierdzenia. Każdy może powiedzieć swoje. Ja mam przekonanie, że ludzie słuchają nas i pytają, czy wy jako politycy jesteście od tego, żeby się uczyć, ile było kęb brzus? Czy jesteście od tego, żeby stworzyć warunki prawne i formalne do konfrontacji argumentów ekspertów? Ja jestem za tym drugim i zachęcam. Wiem, że to dzisiaj jest trudne, dzisiaj nie jest zresztą na to dobry dzień, a bardziej sądzimy, że będziemy trochę, że ten wieczór będzie trochę bardziej wieczorem takim wspomnieniowym, bo to dzisiaj jest taki trochę bardziej nastrój. I wolałbym jutro od rana rozmawiać o tych technicznych czy politycznych szczegółach, ale mój postulat jest taki. Stworzyć komisję śledczą, jak się nie da śledczą, to nadzwyczajną. Wtedy ustalić tylko jakiś plan minimum. Ustalić, które punkty są wspólne. No bo przecież to chyba nie jest tak, że w żadnej sprawie w tej kwestii się nie zgadzamy. A profesor Michał Klejber proponujący, aby stworzyć takie pole, ekspertów, oczywiście. Gdzie eksperci mogą porozmawiać ze sobą, nawet poszerzając swoje grono o tych dotychczas niezaangażowanych, ale bez udziału polityków. Czy to jest w ogóle możliwe w tym, co w tej chwili się wiele dzieje wokół tych profesora Klejbera i w Polsce jest tradycja takich społecznych ciał. Być może profesor Klejber mógłby takie zorganizować. Jeśli on by zorganizował, proszę bardzo. I ja to popierałem zresztą publicznie. Tam mogliby też być eksperci zagraniczni. Ale ja jestem przekonany, że w Polsce, panie Antoni, jest mnóstwo ekspertów, którzy sobie mogliby działać. Więc nie musimy się tu zasłaniać Pentagonem czy czymś. Myślę, że jest w Polsce wielu profesorów. Nie, przepraszam, to jest nieuczciwe. Ja się nie zasłaniam. Nie, proszę nie oceniać mojej uczciwości, bo to szkoda na to czasu. Ale proszę mi wybaczyć, rzeczywiście szkoda na to czasu. Ja tylko wskazuję na to, że w stosunku do kompetencji pana Laska w zespole parlamentarnym pracują ludzie o najwyższych światowych kompetencjach. I nie jest to zasłanianie się Pentagonem. Ale na pewno może robić wrażenie Pentagona, na mnie może robić mniejsze. A jak może z tym ekspertem, który mówił, że nie było ładunku wybuchowego przed startem samolotu, a potem mógł się tam znaleźć. Może jak pan to wyjaśni? Jak ICAO, słyszał pan? Tak, no słyszę. Tak się złożyło, że pan Wacław Berczyński jest ekspertem tej właśnie organizacji. Od helikopterów, tak? Organizacja, nie tylko, proszę pana. No, także od helikopterów. Także od Boeingów projektował skrzydła Boeinga. Ale nie zajmował się katastrofami. Panie pośle, ale czy nie zajmował się katastrofami samolotowymi? Bo od tego jest ekspert. Panie pośle, czy taka formuła, jaką proponował profesor Michał Klejber, czy to jest w ogóle możliwe, że eksperci współpracujący z pana zespołem razem z ekspertami z komisji Millera, albo jeszcze z innymi. Ale pan pozwoli, panie redaktorze. Czy to możliwe? Ale niech pan mnie o to nie pyta, dlatego że my wielokrotnie występowaliśmy do pana Donalda Tuska z propozycją o bez polityków, wyłącznie w gronie naukowym spotkanie się ekspertów obu stron. Takie spotkanie zostało zorganizowane przez doktorów Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Byli wyłącznie eksperci. Żadni politycy nie zabierali głosu. Były wolne miejsca dla ekspertów pana Donalda Tuska. I nie przyszli niestety. Raz jeszcze tę propozycję powtórzyli pan profesor Berczyński i Binienda 2 dni temu. Jesteśmy na taką dyskusję. Niech pan Donald Tusk wyznaczy, kogo chce. Nawet tego Laska, który nie umie zmierzyć brzozy. Proszę bardzo. To dlaczego nie podejmowana jest jego decyzja. Jesteśmy otwarci na każdą dyskusję pod jednym warunkiem wszakże, że jest ona dyskusją, w której opinia publiczna może się przysłuchiwać, że nie mamy do czynienia z czymś, co jest zamknięte pod kluczem i co podlega manipulacji politycznej, bo zbyt długo nam mówiono o przekopaniu na metr całego tamtego terenu. Zbyt często mówiono nieprawdę. Panie pośle, Dlaczego nie podzieliście rękawicy? Może to powiem o zmierzeniu brzoza. Otóż brzoza miała 5,5 metra czy 6,5 metra, to naprawdę tutaj nie jest istotne, ponieważ samolot w tym czasie powinien być na wysokości, żeby prawidłowo wylądować.
powinien być. Ważne jest, że tam jest napisane 5 metrów, a to jest nieprawda. Czy jest 5 metrów, czy 6 metrów, tam nawet nie wiem teraz, który z tych pomiarów był prawdziwy, to nie ma znaczenia, bo samolot powinien być w tym czasie na wysokości 50 czy 60 metrów, wielokrotnie na 10 razy większej wysokości, żeby uniknąć katastrofy pojemniczej w tym momencie. Na 40. Natomiast jeśli chodzi o to, no przecież jest pewien system prawny w kraju obowiązujący. No, jeśli ktoś ma inne dowody, prawda, niech je przedstawi do prokuratury, niech je zaniesie, niech je poda. Dlaczego profesor Binienda mówi, że wszystkie komputery w Ohio policzyły, że on ma, że model jego się sprawdza, natomiast nie zaniósł tych dowodów do prokuratora. To nieprawda, no, jest pewien system prawny, obowiązuje pewien system prawny w Polsce i jakoś nie widać niech tego, pan, żeby on to zaniósł. Żel, pan co zaniósł do prokuratora i kiedy? A niech pan może powie, panie pośle, kiedy zaniósł i co do prokuratora? Co przedstawił? Jakie dowody? Jeśli pan pozwoli, wszystkie materiały wytworzone przez pana profesora Biniendę zostały przekazane prokuraturze. I każdorazowo wszystko, co wytwarza zespół parlamentarny, jest przekazywane prokuraturze. Dowody? Wszystkie dowody, dokładnie pana, tak. Pana raporty, tak, które są nie tylko raportowym takim stwierdzeniami, hipotezami, pan, stwierdzeniami, insynuacjami. Na tym polega właśnie problem, że zamiast się nad tym pochylić, zamiast to sprawdzić, to panowie zajmujecie się propagandą, inwektywami, próbą umniejszania pracy ludzi, którzy włożyli w to 3 lata życia, najpoważniejsi profesorowie na świecie, swoje własne pieniądze, swój własny wysiłek, a wy macie tylko dla nich pogardę i tylko dla nich odrzucenie. To jest po prostu nieprzyzwoite, co pan mówi. A wy macie pogardę dla państwa polskiego, dla jego instytucji, dla jego ekspertów, dla jego specjalistów najwybitniejszych od katastrof lotniczych. Dlaczego tak gardzicie tą tymi 34 osobami, które jednogłośnie podpisały raport Millera? Dlaczego z taką pogardą się wyrażacie o instytucjach państwa? Dlaczego niech pan się myli. I mówicie o suwerenności państwa, o patriotyzmie, o dumie z własnego państwa, a z własnej instytucji swojego państwa mówicie, proszę, że są kłamcy, oszuści, manipulatorzy, ukrywają dowody, współpracują z Rosją, piszą pod jej dyktando. Dlaczego takiego języka używacie o swoim własnym państwie i jego instytucjach? Z przykrością muszę powiedzieć, że jak słyszę, że generał Błasik pijany rozkazywał w tym samolocie... Czy to nie było w raporcie Millera? Jeżeli pan teraz pozwoli, dlatego że zakres z uczenia mnie patriotyzmu przez członków PZPR już, że tak powiem, ja mam za sobą. Więc bardzo proszę mnie patriotyzmu nie uczyć. Otóż niestety w raporcie Millera to jest. Niestety w raporcie Millera jest, że pan generał Błasik był w kokpicie i że wywierał wpływ i że jego wpływ zadecydował o zachowaniu pilotów, co jest kłamstwem. Nawet prokuratura to stwierdziła. Nigdy nie podchodziliśmy, ale na pewno ja nie podchodziłem z pogardą do mojego własnego państwa, dlatego że zbyt wiele, proszę pana, dla tego, by to państwo było niepodległe, zrobiłem, żeby tak się zachować. Za to oczywiście podchodzę nie tylko z pogardą, ale i z olbrzymią naganą wobec funkcjonariuszy państwa polskiego, którzy brutalnie okłamują obywateli państwa polskiego w tak najstraszniejszej sprawie. Także tych 34 członków komisji, którzy podpisują się pod stwierdzeniem, że brzoza została ścięta na 5 metrach wysokości. To jest po prostu nieprawda. To jest po prostu kłamstwo. Jeżeli pani minister nam tłumaczy, że przekopywano ziemię na metr głęboko, jeżeli pani minister tłumaczy, że byli patomorfologowie przy sekcjach zwłok, że w ogóle były sekcje zwłok robione przez polską prokuraturę. Jeżeli tworzy się nieprawdziwy obraz sytuacji, który ma służyć twierdzeniu, że Rosjanie robią więcej niż powinni i że system prawny, o którym mówił pan Kowal, jest najlepszy na świecie w sytuacji, w której system prawny, który wybrano, oddał wszystkie dowody w ręce rosyjskie. Jeżeli dzisiaj nie mamy wraku, to właśnie dlatego, że zrezygnowano z porozumienia z 1993 roku. Do raportu Anodimir przygotowano kilkadziesiąt stron uwag. Kilkadziesiąt stron uwag było do raportu Anodimir. Niestety z żadnej z tych uwag w raporcie Millera nie skorzystano. Proszę panów. Nie, w raporcie Millera, właśnie raport Millera. Oni przygotowali uwagi dyskusji. Proponuję chwilę muzyki w tej dyskusji. Proszę państwa, w dalszym ciągu w naszym studiu Antoni Macierewicz, Marcin Święcicki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, raz jeszcze państwu. Dobry wieczór. Ja proponuję jednak, żebyśmy na chwilę przypomnieli sobie, jaka była atmosfera 3 lata temu, 10 kwietnia.
Bo ja wtedy znalazłem się pod Pałacem Prezydenckim na krakowskim przedmieściu chyba coś koło pół godziny po informacji w mediach, że do katastrofy doszło. I zobaczyłem człowieka, który trzyma na Brystolu takimi dużymi literami napisany taki napis, takie słowa: nieludzka ziemia znów zabija. Wyciągnąłem mikrofon i podszedłem do niego i no i mniej więcej taki wyglądał nasz dialog. Mogę pana zapytać? Czemu takie hasło? Czemu takie hasło? Proszę pana, może nie tak jak już powiedziałem poprzedniej pani tutaj, która ten wywiad przeprowadzała, że no, w stanie ludzkiej ziemi drugiej rzecz zdarzyła się tragedia, a ja nie wierzę w przypadki. I to nie może być przypadek, że samolot, który dwa dni wcześniej był remontowany, wrócił z Moskwy, że coś mu tam nie podczepiono. Może to teoria spiskowa według niektórych, ale według mnie to jest taka jest prawda, że to jest po prostu zamach na Polaków. Nie po raz pierwszy zresztą. No co się teraz zmieni według pana? Słucham? Co się teraz zmieni według pana? Co się zmieni? Według mnie to będzie tragedia w tej chwili z państwem. Jeżeli Tusk i spółka przejmie władzę, to będzie tragedia z państwem. IPN już nie istnieje, już przestaje istnieć. No, Kurtyka zginął, to coś im na rękę. Jeżeli Komorowski z WSI przejmie władzę, to o, tragedia będzie dla Polski. No ale ci ludzie z tego ugrupowania też tam zginęli. A co, przepraszam pana, ale niech pan zauważy, że tak powiem, 80% to jest PiS. Tak, niestety tak jest. Jakby się tak wsłuchać w to, co mówi ten człowiek, to jeszcze słychać jego przerażenie. I to jest pierwsza rzecz, na którą ja reaguję, jak sobie poszukałem w swoich zasobach tej właśnie rozmowy. Pierwszy raz ją emituję po 3 latach, nie miałem powodu wcześniej. Ale też myślę o tym jego strachu i mam taką pretensję do rządzących właśnie, panie pośle, o to, że nie potrafili w ramach struktur państwa przewidzieć, że ileś osób kieruje się takim strachem i niczego z tym strachem nie potrafili zrobić. Ale też mam pretensję, panie pośle, o to, że to tak jakby ten strach i to przekonanie, że to musiał być zamach, które powstaje w pierwszej chwili, potem było na siłę udowadniane, na wszystkie sposoby i wszystkie możliwe wersje. Już o helu nie rozmawiamy rozpylanym, o mgle rozpylanej, tylko rozmawiamy o wybuchach punktowych. Tak jakby przekonanie o zamachu było obowiązujące, a wszystkie fakty dopasowywane do kolejnych tez. To nie jest przecież pierwszy raz, kiedy pan słyszy tego typu zarzut, prawda? Panie, czy pan do mnie teraz kieruje, panie proszę? Dobrze, zacznijmy od państwa. Dlaczego państwo nie zareagowało w taki sposób, jak należy? Znaczy, w moim przekonaniu państwo zareagowało właściwie, bo powołano komisję. Po pierwsze urządzono, no bardzo, że tak powiem, honorowy, godny, naprawdę pogrzeb wszystkich ofiar. Tutaj państwo dożyło wielkich starań, łącznie z pochówkiem na Wawelu pary prezydenckiej. Pośle, ale to wiemy, godnie, tylko uczynie, chodzi o ten strach. Dlaczego niczego z tym nie zrobili? Także znaczy jeszcze raz mówię, że zachowanie państwa po katastrofie, z czymś absolutnie unikalnym, niespodziewanym, tragicznym, wstrząsającym, też jakoś w jakimś sensie tajemniczym, prawda? No bo jeśli rosyjski samolot rozbija się na terenie rosyjskim, lecą do Katynia, wszyscy mają gdzieś tam w tyle głowy to, co się w Rosji nieraz działo z rozmaitymi podejrzanymi sprawami, więc jak gdyby rozmaite hipotezy mogą ludziom przychodzić do głowy w tym momencie. Więc ja się też nie dziwię, że na początku ten pana rozmówca trafił pan akurat na takiego, który mówił coś tam o zamachu, ale komisja później, która to badała również i tę okoliczność. I nie ma żadnych dowodów, nie ma na to, że to był zamach. Nie ma ani, badanie było antyterrorystyczne przed wylotem samolotu, nie słychać żadnego wybuchu w kabinie, nie ma odpowiedniego skoku ciśnienia, który spowodowany jest wybuchem. Badano nawet te sekcje ZOO, które były w Polsce, przeprowadzono śladów wybuchu na ciałach, czy tam, nie wiem, przebite bębenki, czy jakieś inne tam oznaki po wybuchach. Więc jeśli to ekspert, ci zakłady medycyny sądowej, inni specjaliści stwierdzają, że zamach, że wybuchu nie było,
No to ja twierdzę, że nie było. Natomiast eksperci Macierewicza stawiają coraz to nową hipotezę. A to bomba próżniowa, a to dwie bomby, a to wielopunktowa bomba, wielopunktowy rozłożony trotyl, bo ciągle jakieś hipotezy gdzieś o jakichś bombach. No więc w moim przekonaniu hipoteza zamachu została całkowicie oddalona, zbadana i całkowicie oddalona. No nawet w sensie, nawet ten trotyl nieszczęsny, też teraz słucham od chemików, że trotyl jest do momentu wybuchu. Po wybuchu to już nie jest trotyl, to już jest inny związek chemiczny. Więc też, że gdzieś na poligonie odkryto trotyl na zwłokach, które, czy częściach, które się przeorały się przez tę ziemię, też nie jest to coś nadzwyczajnego. Na drugim samolocie, który jest cały i zdrowy, odkryto jakieś fragmenciki tego trotylu, jakieś tam na niskim bardzo poziomie, ale odkryto. Więc to, jak powiadam, nie było wybuchu, nie było na zwłokach śladów, nie było zarejestrowanego zmian ciśnienia, więc ta hipoteza po prostu odpada. No, ona jest wymyślana, nie wiem dlaczego jest wymyślana, nie wiem po co. Czy nie jest niedobrym dla pana działalności to wrażenie, że pierwotna jest wersja o zamachu, a potem wszystkie kolejne działania dążą do uwiarygodnienia tej tezy? A może pan powiedzieć, a na jakiej podstawie formułuje pan taki zarzut? Dlatego, że... Czy pan przyglądał się działalności zespołu parlamentarnego? Czy pan wie, od kiedy w dokumentach i wypowiedziach zespołu parlamentarnego pojawiła się hipoteza o eksplozji? Czy wie pan to? Hipoteza o eksplozji? Czy wie pan? Czy o zamachu? Bo to, że doszło do zamachu... Kiedy się o zamachu w ogóle zespół parlamentarny nie mówił dotąd w ogóle, ani razu. Ani razu. Na tym polega właśnie, jeżeli pan pozwoli, na tym polega właśnie pewna kreacja, którą panowie tutaj robicie. A ja bym powiedział tak jak powiedziałem na samym początku. Ja nie mam zamiaru, a z mediami, które są pod wpływem propagandy rządowej, spierać się w sprawie obrzucania nas kalumniami i przedstawiania w świetle dziwolągów, a nad którymi można się pochylić z pewną pobłażliwością. No trudno, są tacy ludzie poranieni, nieszczęśliwi, różne rzeczy sobie mogą wyobrażać. Proszę panów, tak mogliście mówić dawniej. Już starczy tego. Starczy. To jest po prostu nieprawda. Zespół parlamentarny bada bardzo solidnie każdą hipotezę. Idzie krok po kroku. Dopóki nie mieliśmy wystarczających materiałów, żeby powiedzieć, że to był wybuch, dopóki mieliśmy tylko i wyłącznie materiały wskazujące na dwa wielkie wstrząsy, które są zanotowane w skrzynce parametrów lotu. Nikt z nas ich nie wymyślił. One po prostu tam są zanotowane. Dopóty mówiliśmy wyłącznie o dwóch wstrząsach, które były prawdopodobnie przyczyną tej tragedii. Gdy doszliśmy do następnych materiałów, które wskazują na eksplozję, a było to przed znalezieniem trotylu, to zaczęliśmy mówić o eksplozji. O zamachu nie było ani słowa. Ja słyszałem na własne uszy, słyszałem zespołu pana prezesa parlamentarnego. Jeżeli pan pozwoli, na uszy, a możliwe, pan że słyszał pan różnych ludzi. Ja mówię o dokumentach zespołu parlamentarnego. I proszę naprawdę w tej sprawie słuchać tego, co ja w tej materii mówię. W związku z tym zastanówcie się, czy warto prowadzić taką debatę i taką dyskusję. Oczywiście ona, rozumiem, wam pomaga w propagandowych zachowaniach. No ale to nas przybliża do prawdy. To tylko utrudnia... Nie powiedziałem, że spisku. Powiedziałem, że propagandy. To jest różnica. Znaczy był wybuch, a nie było zamachu. Więc jeżeli... Ja nie wiem. Pan coś wie w tej materii. Pan coś wie w tej materii. To niech pan powie. Chcę powtórzyć jeszcze raz. Jaka jest pana logika? Te wszystkie dyskusje, te insynuacje o tym, że mówiliśmy o helu, o sztucznej mgle i tak dalej. To jest interesujące, tylko nie dotyczy zespołu parlamentarnego. Nigdy zespół parlamentarny nie sformułował takiego stanowiska. Ani razu. Za to rzeczywiście istnieje materiał dowodowy wskazujący na to, że była tam eksplozja. Znaczy materiału nie ma, tylko hipotezy. I co więcej,
istnieje materiał wskazujący na to, w związku z tym można z dużą odpowiedzialnością sformułować taką hipotezę. A jeśli tyle. Był wybuch, to jeżeli pan pozwoli, za to jest materiał bardzo ciekawy. I pan jako redaktor może do niego sięgnąć bardzo prosto, wystarczy, że pan wejdzie w Google. Otóż została sformułowana hipoteza, nawet zademonstrowana hipoteza zamachu przez stronę rosyjską. I to już pierwszego dnia. I to już o godzinie 21 wieczorem tamtejszego czasu. Ba, nawet została ona ukształtowana w formie filmu dokumentalnego, który był emitowany przez RIA Nowosti. I można go obejrzeć. I tam jest symulacja pokazująca, jak ten samolot wybucha w powietrzu. Ja nie mam zamiaru twierdzić, że ona jest prawdziwa lub nieprawdziwa. Ja tylko twierdzę coś innego. Oto po stronie rosyjskiej taka hipoteza była na tyle silna, że oficjalna państwowa instytucja informacyjna uznała za stosowne przedstawić go w filmie, który zresztą miał edycję angielską i niemiecką, poza rosyjską. Panie Boże, ale ja chciałem zrozumieć jedną rzecz. Skoro wy mówicie tak wiele o wybuchu, który tam był, albo próżniowy, albo wielopunktowy, albo podwójny jakiś wybuch, mówicie, że to było tam, nie wiem, sekundę przedtem, 5 sekund przedtem, ileś sekund przedtem, cały czas są jakieś rozmaite hipotezy, że był wybuch, to skąd się ten wybuch wziął, jeśli to nie był zamach? No bo, nie wiem, wy mówicie o wybuchu, pan prezes Jarosław Kaczyński mówi na 95% zamach, więc, a pan co mówi, że jeśli był wybuch, to był wybuch, ale nie było zamachu, tak? Chciałem zrozumieć logikę w tym pana rozumowaniu, że wybuch był, jest pan tego pewien, czy było parę wybuchów, czy wielopunktowych, natomiast nie było zamachu, pana zdaniem, tak? To ja uściślił, co pan, jaka jest pana tutaj hipoteza? Widzi pan, ja rozumiem, że pan jest tym bardzo zainteresowany, bardzo pan chciał wiedzieć z najlepszą wolą. Ja widzę tutaj brak logiki w ogóle i jakiegoś konsekwencji kompletnej, prawda? Ja rozumiem, bardzo pana to martwi. Pana, żeby pan to mi wytłumaczył. Ja rozumiem. Otóż, wybuch jest, a zamachu nie ma. Otóż, szanowni państwo, jak już powiedziałem, eksplozja jest najbardziej prawdopodobną hipotezą, a która najlepiej tłumaczy wszystko, co się zdarzyło. Rzeczywiście ma rację pan Święcicki, a gdy mówi, iż badamy każdą sekundę. Każdą sekundę. I sytuujemy wydarzenia zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. I ważne jest, czy coś się zdarzyło sekundę wcześniej, czy sekundę później, bo ten samolot w sekundę przelatywał blisko 80 metrów. 76 metrów. W związku z tym ma kluczowe znaczenie, czy coś się zdarzyło sekundę wcześniej, czy sekundę później. My wyłącznie referujemy wyniki badań naszych ekspertów. Sprawa zamachu to już jest kwestia organizacji pewnego działania. Będziemy o nim mówili wtedy, gdy dostaniemy badania dotyczące materiału wybuchowego, gdy będziemy mogli orzec, jaki był to materiał, jak był rozłożony. Panowie. Czyli krótko mówiąc, gdy będziemy wiedzieli z pewnością, że potwierdza się hipoteza eksplozji jako przyczyny tego. A jak się tej tragedii, to wtedy Antoni będziemy badali te Marcin przesłanki, Święcicki. Które są Panowie, pewne. Bardzo dziękuję za to wieczorne spotkanie. Antoni Macierewicz, Marcin Święcicki. No, smutne, że nie możemy o takiej smutnej sprawie rozmawiać razem i razem ją uczcić. To prawda. Zobaczymy. Może to się jeszcze uda. Rzeczywiście smutne jest, że rządowa ekipa ciągle uprawia propagandę.